18 biur i agencji turystycznych. W ostatnim czasie zaobserwowano ogromne zainteresowanie wyjazdami do kraju z basenu Morza Śródziemnego. Za tydzień pobytu trzeba zapłacić od 360 do 400 dolarów. Bardzo atrakcyjne okazują się w tym roku wyjazdy do Włoch. Tydzień pobytu we Włoszech kosztuje prawie tyle samo, co 2 tygodnie nad Morzem Bałtyckim. Przedstawiciele biur turystycznych twierdzą, że ceny za granicą ustabilizowały się, natomiast w kraju stale rosną. Dużym powodzeniem już od kilku lat cieszą się wyjazdy do Hiszpanii. Tam za jeden tydzień pobytu trzeba zapłacić 12 milionów starych złotych. W kraju najchętniej wybieramy się nad Jeziora Mazurskie. Za 14 dni wyżywienia i noclegu musimy zapłacić 10 milionów starych złotych. Nad morzem koszty są większe, bo od 11 do 12 milionów. Chętnie sami aranżujemy wyjazd na kwaterę. Nad morzem za nocleg zapłacimy od 120 do 200 tysięcy starych złotych. Podobnie nocleg kosztuje na Mazurach. Najdrożej zapłacimy w górach, bo od 150 do 250 tysięcy starych złotych. Praktycznie wszystkie biura dysponują jeszcze skierowaniami na sierpień i wrzesień. My jednak od paru lat chętnie korzystamy z agroturystyki. Tutaj nocleg zwykle jest najtańszy, bo tylko 100 tysięcy starych złotych.